Młodzież z Ukrainy gościła w Tarnobrzegu w ramach międzynarodowej wymiany, której przyświecało hasło Młody człowiek, aktywny obywatel Europy. Międzynarodowa Wymiana Młodzieży to projekt realizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu. Wzięło w nim udział łącznie 20 młodych osób w wieku od 15 do 18 lat z Tarnobrzega, Chówca Pracy w Stalowej Woli i Złoczowa na Ukrainie. I celem projektu jest nabywanie kompetencji przez młodych ludzi zawodowych i społecznych, czyli ich wszechstronny taki rozwój, żeby młodzi ludzie poznawali różne zawody. A to umożliwił im udział w różnych warsztatach. Przewidujemy m.in. w Ćmielowie, będą warsztaty w fabryce porcelany, będą warsztaty w stoczni jachtowej naszej tu lokalnej, warsztaty także mieli już w Sandomierzu, byliśmy w galerii krzemienia pasiastego. Także społeczne kompetencje będą rozwijane przez młode osoby. Między innymi jutro zwiedzamy zamek w Baranowie Sandomierskim, tam będą lekcje dworskie, dobrych manier, także takie myślę, że sympatyczne, to się młodzieży przyda, bo właśnie też jest celem projektu, żeby po prostu rozwijać taki dialog międzynarodowy. W Tarnobrzegu młodzież powitał prezydent miasta, zachęcił do zwiedzania Zamku Tarnowskich, a także Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. Przy okazji wizyty młodzieży z Ukrainy prezydent opowiedział o swojej niedawnej podróży do Czernichowa. Jestem pod wrażeniem i miasta, i ludzi, gościnności niesamowitej, ale także tej historii. Historii, która sięga i Rusi Kijowskiej, i trochę Rzeczypospolitej, trochę czasów kozackich, wreszcie niepodległej Ukrainy. Nawiązaliśmy sporo kontaktów. Mer Czernichowa obiecał, że pojawi się w lipcu w Tarnobrzegu. Mamy już pewne pomysły, jeżeli chodzi o wymianę sportowo-kulturalną. Od niej pewnie zaczniemy. Natomiast jest również pewien pomysł na to, żeby przyjechali razem z merem biznesmeni, kilka przynajmniej osób, po to, żeby chociażby zobaczyć, czy jest jakakolwiek szansa na nawiązanie kontaktów z jednej strony z naszym biznesem, a z drugiej strony na wejściu czy w stronę strefy ekonomicznej, czy nad jezioro Tarnobrzeskie. Wiadomo, nawiązywanie takich kontaktów to nie jest miesiąc, to nie jest czasem rok, to czasem idzie naprawdę w długi, długi czas, ale ten pierwszy krok myślę, że trzeba było zrobić, szczególnie iż przez ostatnich kilka lat zaniedbaliśmy kontakty z naszymi miastami partnerskimi, czy to jest Czernichów, czy Bańska Bystrzyca, czy rejon Alpinar. Trochę chyba szkoda tego. Oprócz warsztatów dla młodzieży przygotowano również ognisko i zabawy z DJ-em.